30 września wspominamy błogosławionego Fryderyka Alberta. Fryderyk Albert przyszedł na świat 16 października 1820 roku w Turynie, w bogatej, burżuazyjnej rodzinie mieszczańskiej. Jego matka Łucja była córką notariusza, a ojciec Ludwik generałem w sztabie generalnym księstwa Sabaudii. Bardzo trudnym doświadczeniem w młodości była śmierć wszystkich jego sióstr. Studiował w Akademii Wojskowej. Gdy miał 16 lat, w czasie modlitwy przy grobie błogosławionego Sebastiana Walfre, włoskiego Filipina, w kościele świętego Filipa Neri rozpoznał powołanie do kapłaństwa. Formację religijną rozpoczął pod kierunkiem księży Filipinów. Pozostając w rodzinnym domu, studiował filozofię i teologię w Uniwersytecie Turyńskim. Zwieńczeniem tych studiów był doktorat z teologii. 10 czerwca 1843 roku przyjął święcenia kapłańskie. Król Karol Albert mianował go nadwornym kapelanem. Nie był jednak zadowolony z tej funkcji, gdyż nie mógł w pełni swobodnie sprawować posługi kapłańskiej. Przepych życia dworskiego nie przesłonił mu rzeczywistości. Widział ludzi żyjących na strychach, chorych pozbawionych opieki i więźniów bez nadziei. Nawiązał kontakt ze świętym Janem Bosco, który stosował bardzo oryginalne wówczas metody pracy wśród dzieci i młodzieży. Podjął współpracę z Salezjanami. W 1852 roku został proboszczem w piemonckim Lanzo Torinese. Miasteczko było urocze, ale mieszkańcy mało religijni. Pełen zapału rozpoczął posługę od remontu kościoła. Murował, malował, wykonywał konieczne prace. Na ścianie domu wypisał motto życiowe: dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. W roku 1858 założył przedszkole, zatrudnił w nim siostry miłosierdzia. Rok później sierociniec dla porzuconych dziewcząt. Po kilku latach zorganizował dobrze prosperującą szkołę podstawową. Było to dzieło nowatorskie, gdyż wtedy na wsiach i w małych miejscowościach dziewczęta nie miały możliwości uczenia się. Ksiądz Fryderyk nie zaniedbywał przy tym posługi duszpasterskiej. Był cenionym spowiednikiem. Często zapraszano go do głoszenia kazań i rekolekcji dla świeckich i kapłanów. W 1869 roku założył Zgromadzenie Sióstr Wincentek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którym powierzył opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W 1873 roku nie przyjął nominacji na biskupa. Chciał być blisko swoich ubogich. Rozpoznając znaki czasu, zorganizował możliwość kształcenia młodych rolników zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. 30 września 1876 roku, gdy dekorował kaplicę, spadł z wysokości 7 metrów i mocno skaleczył głowę. Zmarł 2 dni później w obecności świętego Jana Bosco i błogosławionego Michała Rua. W czasie beatyfikacji 30 września 1984 roku święty Jan Paweł II mówił o nim, że mimo iż nie formował się w seminarium, może być wzorem dla współczesnych kapłanów. Mogą naśladować jego zjednoczenie z Chrystusem, troskę o własną formację, warunkującą prowadzenie ludu Bożego. Jego wiara, bezwarunkowe posłuszeństwo papieżowi i biskupowi, jego miłość kapłańska sprawiły, że był gorliwym duszpasterzem, szczególnie troszczącym się o młodych i ubogich. Jeżeli jesteśmy wiernymi sługami Chrystusa i Kościoła, możemy odpowiedzieć na potrzeby człowieka. Jego wspomnienie przypada 30 września. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Fryderyka Alberta na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże.